Siema, tutaj Zdan, oglądacie What The Fuzz Podcast i czas na drugi odcinek z serii Napracowane, Evil Invaders, Shattering Reflection. Speed metal. Dla jednych wspaniałość. Dla drugich nudy. Poniekąd nawet tych drugich rozumiem. Klasyczny speed metal, tak na dłuższą metę, no to takie trochę... Wiecie, na jednej płycie jeszcze może, jak jest nie za długa, ale nawet wtedy potrafi znudzić. Rozumiem. No to trochę na jedno kopyto, nie? Co prawda, mi granie na jedno kopyto nie przeszkadza, ale rozumiem ten problem. No więc zespół Evil Invaders dał się poznać na swojej pierwszej płycie i epce jako klasyczny skład speed metalowy. Wiecie, Exciter, Agent Steel, Razor, bla 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 bla, milion innych kapel, zillion milion, inne takie głupoty. A potem była druga płyta. Na drugiej płycie zaczęli kombinować, ale jeszcze w ramach takich nie powiedziałbym, że wyszli specjalnie poza ten kanon. No tam trochę więcej trashu, coś tam tego. Próby. A potem nadeszło napracowanie. Trzeci album. Shattering Reflection. Moi drodzy, ja byłem rozwalony w ogóle tym albumem. No bo tak. Tenże album miał taki singiel In Deepest Black. Singiel In Deepest Black brzmi jak ballada z Skid Row. Nie, prosimy nie regulować odbiorników. Brzmi jak ballada z Skid Row. Jest tylko jedna sprawa. Ballady z Skid Row brzmiały zajebiście. I uwaga, to jest zrobione jak jedna z najlepszych ballad Skid Row, którego nie nagrał zespół Skid Row. Ja byłem w ogóle jakiś rozklepany na, nie wiem, na tabun schabowych, a nie na jednego nawet. Oglądam to, mówię, ty, ale to dobre, to bez pitme, to dobre jest. Przyszedł album cały. I ten numer to była trochę zmyłka. Bo następny numer to było Sledgehammer Justice. No tytuł może wskazywać na to, że to będzie bardziej konkretny kawałek i był. Ale nie o tym, że był klasyczny speed metalowy numer na tej płycie. Dlaczego napracowanie? Otóż to jest w ogóle moje jakieś turbo omega zaskoczenie, że ten band umiał wykonać Voltę, pozostając moim zdaniem może nie klasycznym zespołem speed metalowym, ale gdzieś na obrębach tego stylu, gdzieś na granicy, zrobił taką Voltę stylistyczną i tak ciekawe kompozycje zaproponował, nadal nie tracąc energii i siły, że jestem w ogóle totalnie rozwalony tym. To jest totalna niespodzianka. Słuchajcie, nawet proponując taki sznyt w kierunku czegoś rozbudowanego jak w niektórych numerach, czy w kierunku na przykład numeru opartego głównie na melodii wokalu, moim zdaniem, czyli Die For Me, drugi numer na płycie, to wszystko jest spójne. I to wszystko jest dużo ciekawsze niż klasyczny speed metal. No bo tak, klasyczny speed metal też tutaj jest, ale jest ta ballada, są jakieś takie numery, które są quasi, może nie progresywne, ale wielowątkowe. Jest,
jakiś taki większy nacisk może na chwytliwość i melodie wokalne. I to wszystko nadal jest podane na pełnej energii. Znaczy, jest to zespół, który zaproponował ciekawy speed metal. Albo wyrwał się z okowu speed metalu i zaproponował turbo ciekawą muzykę zróżnicowaną, z pełną energią, melodyjną i nadal jakby gdzieś, oczywiście metalową, tak? To nie są synthpopy, to nie jest Mera Koteluk, ani jakiś inny dziad, czy jakiś, nie wiem, Wiśniewski Michał, tylko metal. To znikąd w ogóle przyszło, bo nic na to nie wskazywało, że ci goście w ogóle wezmą jakieś zupełnie inne rzeczy, połączą to z tym, co już mieli, bo tam oczywiście nadal miejscami słuchaj się Exciter, gdzie jest Steel, bla bla bla, i dostaniemy takie coś, co rewelacyjnie się słucha, nadal jest, jak już mówiłem, metalem, ale jest też wykazujący gdzieś krok do przodu. Uwaga, i teraz możecie się zdziwić. Nie, Zdan nie jest tak, że musi naparzać, bo jak nie naparza, to jest lipa. Nie, jak mądrze to zrobisz, jak naparza, ale dodasz jakieś inne rzeczy dodatkowo, to jest mega dobrze. To tylko trzeba umieć z mózgiem. Bo niestety 3/4 zespołów próbuje coś zakombinować i wychodzi z tego Dream Theater. Sraken pierdaken. Jak mówi głos z offu, sraken pierdaken. No więc wychodzi, powiem wam co z tego wychodzi. Linux po śląsku. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech se wygoogluje. No, więc to nie jest Linux po śląsku, tylko to jest PPP PHP metalu, czyli rewelacją. Rewelacją, moi drodzy. Evil Invaders, Shattering Reflection. Jak chcecie zobaczyć, jak można ewoluować z zwykłego speed metalowego naparzania w coś, myślę, że każdy fan klasycznego metalu coś tu dla siebie znajdzie, to ta płyta. Ta płyta i poczekać ta płyta. Napracowane mocno. Ja byłem Zdan, to był What the Fast Podcast, to była druga część serii Napracowane, Evil Invaders. Siema.